Dobra, jestem błaznem! Idealnie. A, błazeński AB. Może skip na A-beam. To jest dobra propozycja. Tak, zrobiłem to. Nie przejmuj się, Mandzio. Nic bym w całego nie zrobił. Dobra, zniknę sobie. To zupełnie nie jestem ja. Tak jest. Jestem czysty jak łza. Piu. Karabinku maszynowego. O, zakopany jest. Nie, dobra, nie będę tego zgłaszać. Dam radę jakoś. Na pewno nie zakopię więcej ciał. Zupełnie. Piu, piu, piu. Piu, 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 z karabinku maszynowego. No nikogo chyba więcej nie zabiłem. O, graf się pojawił. Ciekawy. Co się tu dzieje? Co się dzieje? Co się Mandzio, dzieje? kto był obok ciebie tak z 5 sekund Oj. temu? Tak Ja ci przykleił powiem się do tak. ciebie. Jest mi go szkoda wydawać. Ja wiem kto. On wie też kto. No przepraszam, no. Nie, no Mandzio, nigdy bym tego nie zrobił przecież. Nie próbowałem cię zabić. Mówię, maksymalnie 5 sekund temu, tak wiesz Nie, co, nie, walił w ciebie spokojnie. obuchem, a ty miałeś twardą tarczę. Ja wiem, ja wiem. Twarda bania, zaciśnięte pięści. Nie no, Nie wiem, tak Mandzio, się spokojnie, to zastanawiam, nie jak tam ja. twój ręcz. Złapałeś mi w końcu, czy ci się nie udało, bo tak cztery kółka dookoła mnie zajebałeś. I co, nagle koledzy wbiegli sobie do admina i co, nie mogłeś mi walnąć, nie? Trochę przypołowo. No, nie mogłem, to prawda. No, nie mogłeś. Nie mogłem. Chciałem się Co, zrehabilitować, raczej się, wiesz. no ja mogę go wydać, ale nie chcę go wydawać. Ale to jest takie, wydam od razu jak Rajon Dobra, zginie. okej, Jak Rajon spoko. zginie, od razu go wydaję. Zatem proszę Rajona To nie zabijać. udawajmy, że nie wiemy, kto to jest. Skip wotę. A wy nie Chciałem tylko wiecie, kto to powiedzieć, że jest. zginę następny kolejny. Czyli to Dobrze. Bartosz. Skip. Bartka bym wydał pierwszego. Zginę następny i postarzy śmierdzą, Aż że mnie tak? zabiją. Nie no, żartuję, tylko tak mówię, żeby na kozaka wyjść. Jak coś, to nie No. ja. O, widzicie? Czysty. Jak Teraz jest ciągle tarcza, full to bym clear padł do końca prosto. gry, Bartek. Zaraz cię odjebę, bo jestem szeryfem. O! Biegnę za diabełem. Nie, on zaczął questa robić. Dobra. Co tam? Tu. Palę cię, Mandzio. Tu. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Walimy go. Myk, myk, myk. Ale jesteś walony. O. Siemanko. Siema, co się No. stało? Siema. To się stało, że chciałem darmowe 27 sekund na początku rundy, żeby zrobić O2, być tym snitchem. Będę wiedział, kto jest impostorem, więc poproszę o przycisk natychmiastowy, jak wrócę i jakąś eskortę najlepiej. Nie, Wiesz, rób on tak kłamie. graf. Nie, no Dobra, weź, no ja dobra, pierdolę. Dobra, to to jest było dobra wymówka, macie straszne. ból dupy, bo chcecie gry pod odcinki, a nie pod content. Dziękuję. To Fajnie, było zupełnie dobrze. straszne. Ja O pierdolę. nie! My O gramy w grę, nie! przebudujemy bombę atomową. Grafowi wszedł syndrom Siema, gramy spoconego Amonga, nie możemy Tak, się ja dobrze gram bawić. spoconego Amonga zawsze. No, weź się go zabijcie. Max. No, ja No, go nie, ale bo ja nie jestem zgłaszam, ja nie szeryfem. Ja też nie Jestem zgłoszę. szeryfem. Ty nie, Bartek, bo ty zginiesz, jak go weźmiesz. Ale jestem szeryfem. No No ale to tak, no to wiedziałam też. impostora Szeryf zabić. Kapuścia chce odwagi, Ale taka co jest ty? prawda, wygracie pod odcinki i po długie gierki, a nie po Szeryf tryharda. Ja prosi, gram bo po to tryharda jest zawsze. jego... Dobra. Walić go! Wal go! Dobrze. Nie będę patrzył nawet. Nie będę patrzył.
Dobra, walimy grafa, czat. Graf jest walony. Dobra. O nie! Serio? O nie! Mówiłem. Graf był ostatnią osobą, dziękuję, że go zabiliście. O nie, naprawdę? Ja mam pewien problem. A ja cię ochroniłem. Ale zbudzę, Rajonku, dziękuję. Ja myślałem, że mi się kill zbugował. Ale wiesz, ja biegam za tobą, Macio, i patrzę, masz taki movement, że wiesz, że nie ściągasz mnie nigdzie. Mówię, no chyba jesteś czysty, nie? Mówię, dobra, dam ci pograć. Nienawiść konfidentom, tak zostałem wychowany, musiałem grać. Ale meanwhile AB, który próbuje grać ze stara, wywalcie mnie, nikogo nie zabiję. Mówię, ja pierdolę, dobra, już wiem, kim jesteś. Słuchajcie. Bo ja mam problem, jak jest ze starem, no. Problem. Podstawowej, nie potrafię zrobić kurwa taska, nie spodziewałem się tego, że w tej grze... Karty? Którego? Karty. Nie, w kamerach jest takie to coś, że... Ćwiczyć. O co tam chodzi w tym? Ale jakich co? Kamerach? Jest takie coś, że w górę, w dół jest pokrętło i nie wiem, coś tam chodzi jest... Chodzi ci, że na komsach, tak? Tam, gdzie robisz upload też. Poczekajcie, komunikacja. No to nie zostaw w dół i to jest minutowy quest. Nie, chodzi mu ten... Nie, komsy to jest sabotaż, a nie musisz tą dźwignię wziąć w dół i zostawiasz tą dźwignię na 60 sekund, ona musi się załadować i to jest tak, bierzesz dźwignię w dół, czekasz 4 sekundy, odchodzisz na minutę i po minucie wracasz i dźwignię do góry bierzesz. Dobra. Wow. No to lecimy, czat. Cyk. A, podpalony, kurde. Lecimy. Nie śpimy. Podpalani jesteście. Zaraz was rozpalę. Oj, to jak? Dobrze, rozpalę was, nie ma problemu. Dobra, trzeba iść do tych świateł. Bo psyps. Sadowski, okej. Ktoś na pewno będzie na adminie, żeby go podpalić. O, graf. Dobra, nie ma problemu. Dobra, dwóch jest w specimenie. Nie ma problemu. Jestem zawodowym podpalaczem. Jest martwe ciało zaraz w prawo od Vitalsa, nie zdążyłem dobiec. Dokładnie, ja je zreportowałem. To był Cookie. To było ciało Cookiego na prawo od Vitalsów. Po prostu zrobiłem najpierw sobie temperaturę. Na prawo od Vitalsów? Na prawo na Vitalsów, od razu na zewnątrz. Tam jest Patmas. Nie, to jest Cookiego ciało, niebieskie. Jasno niebieskie. Ty byłeś w medyku. No przebiegłem przez medyka i przez specimen, przecież grabiliśmy by razem za rożki. Dobra, poczekaj. Ono jest tuż przed temperaturą na lawie. Ciepło i... na lawie? No to tam padł double kill ewidentnie. A to ty, czyli tam jest jeszcze ciało Patmasa. Tak, bo ja widziałem brązowe, teraz przy drzwiach graf, graf, graf. Ja z tobą przebiegałem. Czyli jedno jest na lawie, drugie na Vitalsach? Tak? Nie, ja cię widziałem w specimenie, widziałem cię w dekontaminacji, potem było ciemno. Vitalsy to jest to, tam gdzie widzisz, czy ludzie żyją. Dobra. Ale czekajcie, na adminie. No, jedno na adminie. Jest na lawie, a drugie jest na Vitalsach, dobrze? W sensie, nie, ja powiem obok tak. Siebie są pomiędzy lawą a Vitalsami. Ogólnie Sadowski naprawił światła, więc myślę, że Sadowski raczej nie zrobił tych killi. Ja byłem w elektrykalu i teraz ja bym sklirował AP'ego i Lewusa, ale Diabeł miał taki movement, że jakby przyszedł, żeby zrobić sobie alibi przy nas. Nie wiem, czy kojarzysz Lewus. Wtedy... Przyszedł losowo na światłach zgaszonych, znalazł nas i po prostu sobie też to stanął. Widziałem jeszcze przed chwilę, jak my byliśmy w staku. Więc to jest giga dla mnie dziwne. Okej, okay. Ja tylko powiem, że nie chcecie mnie wyrzucać. Znaczy, ja powiem ci tak, żeby określić ci graf bardzo dokładnie, gdzie leżało to ciało, to wtedy musimy ustalić, czy to jedno, czy dwa ciała. Pomiędzy kamerą, a pomiędzy temperaturą, pomiędzy... Nie wiem, gdzie jest tam kamera. Ona jest od razu, jak wychodzisz i na lewej ścianie ona jest od razu. Okej, okay, a ja widziałem jakby ciut pod tą kamerą, jakby wystawała ta kość, co wystaje, to ona była jakby na poziomie z drzwiami, z górną częścią drzwi. No to ja ci mówię, że to nie było ciało Patmaza, to jest Cookiego i tam jest tylko jedno ciało. A czy ciało. Widziałeś tam drugie ciało? Nie, nie ma drugiego ciała, jest tylko jedno. Okej, okay, być może się przewidziało mi. Zatem Patmaza ciało jest gdzieś indziej. Czy ktoś widział Patmaza? To gdzie jest ciało Cookiego, tak? Cookie. Ono jest przy temperaturze, przy tasku temperatury, tam gdzie się swajpuje kartę.
W sensie pod koniec, koniec dnia, nieważne które ciało, ważne, że tam było ciało, nie? Nie, nie, w sumie dla mnie to istotne jest. Znaczy chuj, no mówicie, że tam były niby dwa, ale widziałem... Nie, jedno, jedno. Jak ja byłem na rakiecie, potem byłem razem w labach z jednym z czerwonym, dobra, z diabłem, no to diabeł wchodził i uwaga, nie szedł od dołu, ale szedł od jakby dropshipu, że szedł od statków, wbiegał. Nie od dołu, mówię, jak było ciało. Tak, dobra, bo jest za dużo dla mnie, na mnie jest za dużo rzeczy. Ja mówię, że właśnie w miarę czysty, no bo... Skipujemy, skipujemy, nie mów, dobra, nie mów, kim ja jesteś. Ja tego nie zrobiłem. Nie, no nie będę, nie będę pikował, wolałbym z innym powiedzieć, kim jestem. Czym jestem. Dobra, jeszcze 5 osób. Do zrobienia. Trzeba debela wziąć na ten. Zategować. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Kurde, no nie mogę go zdozować, no. A, dało się. Dobra. Okej. Jeszcze 4. Dobra. Oho. Co tu się wydarzyło? Czy wy możecie mi wytłumaczyć? Sadowski, Bartosz? AB... Czekaj, what the fuck? Czy wy zrobiliście tam double killa na nie, tym no lewym... zostawiliśmy AB'ego na lewym reaktorze. Sekunda. Czyli serwer no to ja, dwa kile walnąłem, normalnie! Co, Sadowski? Sam walnąłem dwa kile! Wolę, kurwa! Jakie dwa kile? Gdzie jest Mandzio na koniec? Ja nawet nie widzę... Powiem tak, ogólnie Bartosz i Sadowski byli na lewym reaktorze, najlepszym. Wbiegam na ten lewy reaktor, patrzę, dwa ciała leżą pod lewym reaktorem. No co ty dupisz? Nie żyje, Mandzio. Walnęli double killa na lewym reaktorze. Ja bym AB'emu zaufał, bo on wydawał się wcześniej całkiem okej. Okay. I lewus, jak widać, też potwierdzony, bo żeby... No ja sam double killa bym nie walnął w tym miejscu, no. Bo mnie widział, jak robiłem światło, ale... Sadowski, przecież słychać, że kłamiesz. No co ty, Ryan, bez ja, szefie. Szefie, co ty grafiesz, żeby tak do niego mówić? Dobra, wywalmy ich, no nie mogę. Nie, jeszcze próbuję. Jeszcze próbuję wrzucić na mnie, no nie mogę. Chwila, nie jestem z nikim pod koniec rundy. Jestem no jasne, powiem tak sobie jeszcze. Albo jest Jesterem, albo jest Jesterem, albo jest... No Bartek, gdzie jesteś? Kończę mapę na... Oho. No. Dobra, pierdol się! Wypierdalam go! Wyjebę na górę Bartosza potem tego, Sadowskiego. Nie, no dlatego pytałem... AB, podbiegi z reportową, no kurwa! Dlatego pytałeś, gdzie Mandzio jesteś! AB, podbiegi z reportową, jak chuj, na 100%! Na pewno, oczywiście! Wbiegłem dwa kile, walnąłem i zgłosiłem, już się nawet rzuciłem! Jakie pan sobie był ubzdurałeś, to sobie pomyśl, to są dwa ciała! Pierdzielone AB ma na dwa noże leci, co nie? On ma jakieś rozdwojenie jazdy! Ja tam nie widziałem żadnego ciała, tylko został tam ktoś! Mało tego, jeszcze Wenta tam stworzył, nie? No jeszcze schowałem te ciała i potem zgłosiłem, tak cofnął czas ktoś. Ale mnie zaskoczyło mnie, jak zobaczyłem sytuację, w którą się wpadowałem. To ty byłeś? A dobra, nie gadamy. Mogę, kurwa, nie mogę! Nie, to wywalmy! Umrę! Nie, no nie mogę! To nie ma krótkofalówkę, więc gada na rundzie. Wywalmy go, nie mogę. Co za runda w ogóle? Dobra, skończmy to, bo nie mogę! Co to jest za meeting? Kogo widzieliście? Dobra. Ciebie! Ja o co chodzi? Nie, 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 Bartka wydupiliśmy wtedy. No to co jest? No to AB teraz no, zabił i zgłosił! Dobra, i teraz jeszcze Murphy nie wciska guzik! Go AB, go AB! Murphy nie wciska jeszcze guzik, masz, go AB! Masz rację, to jest free win! Sobie jeszcze wentę wolnąłem pod przyciskiem, żeby się teleportować pod ten lewy reaktor! Nie no, to była tucha na akcja, kurwa! No gorzej się nie dało! Podbiegamy we dwóch, patrzę, Bartek zabija, no to nie mam wyjścia, to nie muszę dziabnąć! I podbiega jeszcze inna osoba i takie, w którą stronę teraz biec? O, piękne! A ja Sadowski, czułem to być tak, że jak arsonista żyje, to gra ciągle trwa, czy nie trwa?
Nie trwa. No walnęli mi kurde dwa kile, które były podpalone, no. Ja byłem egzem. Nie, no ja byłem altruistą, znaczy ja byłem tym arsonistą. Dopiero później się skapnąłem, o co chodzi. Podpalaczem. Dobra, kapuś. O, dobrze, sprzedać. O, moja idealna klasa. Oj, tak. Moja idealna klasa, jak ja ją lubię. Moja ulubiona. Zaraz po dziecku. Dziecko jest moją ulubioną klasą, ale kapuś też jest bardzo przyjemny. Możemy wszystkich sprzedać. W mgnieniu oka. Cyk. Idziemy do specimena. Cyk, cyk, cyk. Możemy sprzedać wszystkich w mgnieniu oka. To jest idealna klasa dla mnie. Smaż tej kabusi. Yes, yes. Oj, tak, tak. Dobra, lecimy. Jazda. Jakoś tak szybciej taski się robi jako ten kapuś. No jakoś tak szybciej. Jakby tak szybciej się wydaje. Dobra, lecimy. Starej elektryku. O. O, no, co ale... tu się podziało? Co, ale okay. Szczykile? Niepoważni jesteście. Lebo, to jest lewusa ten, self-report, bo dopiero miałem diabeła. Dopiero miałem diabeła na przejściu. Sadowski, co ty pierdolisz, jak ja byłem ostatni chyba 30 sekund z lewusy? U mnie nie wiem, dopiero padło ciało. Słuchajcie, dobra, morda wcześniej, teraz ja mówię, dobra, słuchajcie. Mam info na temat Mandzia. Idę sobie i są zamknięte drzwi, otwieram i chcę wejść do rakiety. Otwieram drzwi i za mną przebiegł diabeł i on nagle upada i zgłasza to od razu lewus. Ale jakiej rakiety? Sadowski musi być impostorem, skoro tak wjeżdża w lewusa. Kur... Ale jakiej... To gdzie jest? To gdzie on niby umarł? A gdzie ty byłeś? Bo cię nie działa. Nie, nie działa. Co za pepega. Nie, no dobra. No. Ej, mam info, to od kogo ty zgłosiłeś? Jakie ciało ty zgłosiłeś? A kurwa, to nie to ciało zgłosiłeś, to przepraszam, nie chciałem. Ogólnie patrzyłem na admina jakieś 4 sekundy temu i ogólnie 4 osoby były w elektryku. No generalnie to byłem ja z tym. Ja z rajonem wbiegaliśmy. Ja zostawiłem, pamiętam, Mancia zostawiliśmy, ja byłem przy kółku przy adminie i później poszedłem z lewusem do O2 i wtedy światło zgasło, ja skończyłem kółka i szedłem z nim zapalać światło, a tam spotkałem Bardosza. Który nie, to ja z Mandziem nie szedłeś zapalać światła jak coś, bo Mandzie nie powiedziałem, że... Nie jest Mandziem, tylko ze mną. Powiedziałem, że Mandzie jest ostatni raz widziałem pod adminem. Z Mandziem byłem w ofisie i zbiegaliśmy z nim razem admin office, jak zgasły światła. Mandzio pobiegł w prawo, otworzył sobie drzwi, ja pobiegłem w lewo, biegłem do świateł, no i Mandzio raczej pobiegł do laba, no i w labie raczej zginął. U mnie Elviseu jeszcze żyje, mogę na niego głosować, więc to jest tak świeży kill, że to jest ja pierdolę, chyba że... Dla mnie to jest lewus self-report w takim bądź ale ja grafa zreportowałem. No właśnie, ja myślałem, że on diabła zreportował, on grafa zreportował. To gdzie leżał graf? Czekaj, gdzie leżał graf w takim bądź razie? Zobaczyłem nad kamerami. Inne miejsce? Kurwa, on tam leżał 5 godzin. Zwróciłem uwagę. Możliwe, że dwie osoby były na bedzie. Nie mogłem być ja, bo ja byłem z Rajonem cały czas. Ale to by miał sens. Ej, dobra, to jest lewus i Rajon. Dlaczego? Nie, to jest Sadowski. Nie, to jest lewus i Rajon. Ale Sadowski, co za teatrzyk odjechał na początku. Kim powołuje na 7 godzin? Słuchajcie, dlaczego to jest lewus i Rajon? Co ty w ogóle gadasz? Rajon, lewus się powoływuje na znajomość z Rajonem i jakieś pierdoły, a Rajon jest na czerwono, jestem Cirem. To jest lewus. Co ty gadasz? A graficzny leży od początku rundy. Ja byłem detektywem i tam byłem na początku. Nie zgłosiłem tego ciała, żeby zobaczyć, jak się potoczą rzeczy. To był pierwszy kill, dosłownie zaraz po wyjściu z rakiety. Co się tu dzieje w ogóle? Nie mogę nikogo zabić w takim razie. Co tu się dzieje? Jakaś kurde... Nie wiem. To jest jakaś pega. Jakoś... Ale no to nie zmienia faktu, że no jakoś szybciej się te questy robi. No jakoś szybciej. Cyk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O, no i super. Pogadajmy jeszcze raz na spokojnie, dobra? No ale i takie 7 osób, no nie wywołtujemy. No okej, okay, ale... Wiecie co? Chodzi Bartek o to, że czekajcie, bo teraz mam ważną rzecz do dodania. Dostałem tarczę, więc prawdopodobnie lewus jest medykiem. A. No to prawda, rzuciłem na niego tarczę, jestem medykiem. Rzuciłem na niego czar. W ostatnich 10 sekundach Bartosz tutaj mówił Sira, że ma Sira i że zobaczył, że ten jest czerwony. Rajon jest czerwony.
Mhm. Czemu nie powiedziałeś tego wcześniej, tylko na sam koniec, jak już był koniec. A kto dał mu teraz tarczę? Ale Ryan, ja dałem Ryanowi tarczę i Ryan nie mógł zajebać w tamtej rundzie, bo byłem perma na nim. Dobra, ja byłem pod koniec rundy na nim, ale Graf leżał od początku. No mówię wam, że Graf to jest pierwsze... Nie, dosłownie musiał paść cooldown i od razu ktoś go odjebał. Zrobiłem dwa taski u góry i poszedłem w dół. Także taki to jest tak. Ale żadnych ciał nie ma po lewej stronie, z tego co pamiętam. A my byliśmy praktycznie całą rundę po lewej. Nie denerwuj mnie, bo przecież... O Boże, no... No co? Nie wytrzymaj. No nie chcę już mi się rozmawiać z tobą, no. Kłamstwo mówisz w internecie, jesteś Jezusem mocno. Dobra. I komu lewu zdał tarczę teraz? Komu dał? No jeszcze Rejonowi. Rejonowi tarczę. On na pewno robi źle. Lewus to mi brzmi, jakbym nie, no co ja robił. Serio. To znowu jest, jak to znowu jest Bartosz Sadowski, to nie wiem, niech im postrażę sprawdzą, czy ma tarczę. No. Ale wjechałeś ostro w lewusa, który jest mytykiem. No, no bo nie, no bo ja myślałem, że on zdeportował Elvisa Presleya, który tam leżał wtedy. On z Grafa, rozumiesz, że miałem majtko nie, w głowie. Nie, co? Kurde. Co ty mówisz, Ryan? Niech inni się wypowiedzą. Dobra, co ty pierdolisz, ty, szefie? No ja nie wiem, do niczego nie dojdziemy, do żadnej konkluzji. Ja bym to skipnął, nie rozmawiajmy już o tym. To rozmowa, ale po prostu się w akcji się ten porąbałem, bo myślałem, na, Ryan na pewno Grafa nie mógł zabić. Ewentualnie tyle, co Mandzia mógł zabić w tamtej rundzie. Bo przez chwilę go nie widziałem, jak światło były zgaszone. To mógł się szybko cofnąć i go zajebać. Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. No jest głośno, czat. No jest głośno. Dobra, lecimy. Jest wysoko. Dobra, 3 questy zostały. No do zrobienia, do zrobienia. Spider-Man, Spider-Man. Robi taski Spider-Man. Dobra, lecimy. Szczęście, jestem kapusiem. Macznej kawusi. Dobra, lecimy. Cyk, cyk, cyk. Teraz czy Patmos chce mnie walnąć? Wygląda jakby chciał. Tak totalnie wygląda, jakby chciał mnie walnąć. Oj, bardzo. Mam jeszcze Time Lorda. O, Cookie! Cookie jednak może będzie chciał mnie walnąć. Ja się trochę obawiam, czy Padma zbije, że jestem kapusiem? Nie, tak za mną biega cały czas, co jest strasznie dziwne dla mnie. Dobra, 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 już blisko! Aaaa! Kapuś, 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 kapuś! Kapuśniak! Idę was sprzedać! O kurna! Dobrze, cofnął! Walimy go! Dawaj, Padmas! Dobrze! Walimy go! No nie! To Cookie, ty gnoju! Wstrętny! No nie mogę! No nie, no nie, tylko nie mogę zgłosić w ogóle! Kurda! No nie, no to czekaj! Lewus, chroń mnie! Chodź, chodź! Chodź, Lewus, Lewus! Nie, Lewus! No nie mogę, co? No nie! Co jest? No nie przeżyłem tego! Ja tam został zabity, bo nie widziałem. Dobra, ja słuchajcie, dobra, nie, Ryan mnie zajebał, Ryan mnie zajebał i Time Lord mnie uratował. Lil Kiki też mnie zajebał. Na nie mogę. Ryan mnie zajebał na Time Przestań Lordzie. We mnie wjeżdżać, co do skałę brudy, nie wybronić się już teraz. Kurde, nie umiesz kołać, bo psychikę. Zabiłeś mnie, jakbyś komputerkę. Przecież ty we mnie wjeżdżasz od 3 rund. No i widzisz, miałem rację, bo mnie zabiłeś. Jaką miałeś rację? No, nie wiem, co dawno grać jak impo, ale kurwa. Nie, no Ryan nie zostrzał. Nie, bo ja dostałem informację, ale a ty w ogóle jak żyjesz, bo mi mrugnął ekran na pomarańczowo, że jakbyś padł. No, no bo umarłem, Lil Kiki mnie zabił, ale Time Lord mnie wskrzesił. No, no to Lewus, Ryan w sensie. Co ty gadasz, Sadowski? Ja mówię, Lil Kiki ty jesteś zabił. Drugim, ty jesteś ale drugim pozorem. Nie, tu nie ma Ryan mnie zajebał, no Lil Kiki. Tak, co za radzika, piąteczka. Ten, co ma czerwoną czapkę. Nie, Ryan jest 100%. Ja się zgadzam, Lewus, ja wywalam go. Bartosz, widziałem cię, że jesteś czysty, bo robisz ten. Dobra, a czy mogę coś powiedzieć? Ja Lil Kiki'ego, bo Lewus zaufam. Nie. Sadowski ma, nie wiem. Nie, Ryan na 100%. Ja mam dla was ciekawą informację, bo byłem z Patmazem i A-Beam elegancko sobie w labie. Zabił mnie A-Beam, wskrzesił mnie Time Lord, ja jestem seryfem, zabiję A-Beam'ego. No jest kurwa. Nie, zabiłeś mnie na Time Lord. Pół rundy w adminie, zabiłeś mnie i nagle Time Lord. Lil Cookie, tak?
Nie było mnie w adminie, stary. Nie, no to za PPG runda w ogóle, no BTW. Nie było mnie w adminie, stary. Przysięgam. Działem. Nie, no, no nie było mnie tam, stary. Przecież ty zamieniłeś w jej. Poza tym... Co ty w ogóle, co ty Ryan, robisz? Ryan potwierdza, że jakiego jej biegu mówię? Jak AB to mnie zabił, AB to mnie zabił, chodziłeś z nim za rękę i ja zabiłem go. Dobra. Ja głosuję na ciebie, bo jesteś drugim impostorem. Ja jestem tym lordem, gościu. Tak, jesteś drugim impostorem, Batmas. Zabił na mój chod? Nie. Łysy. Nara. Ej, co jest? Ja nie rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem, co się dzieje. Nie mam pojęcia. Dobra, ma, mamy jednego impostora mnie. Nie, Lil Cookie jest. Lil Cookie mnie zabił. To nie powiem, ja mówię ci Lewus. Ale jak kurwa widziałem to jako... Co jest? Co się tu dzieje? Co to jest za runda? Co to jest za runda w ogóle? No nie mogę. Jest. O, nie da się. Nie da się, czat. Nie da się. Nie wiem, co tu się wydarzyło teraz. Ale dla tych, co oglądają odcinek, to like, sub, wiecie, a Twitch TV przeszedł, chociaż mało osób dotrwało do tego momentu pewnie. Nie wiem, czy o tym wspomniałem wcześniej. Chyba wspominałem o tym. Mówiłem o tym, jak byłem błaznem? Ja pierdzielę. Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. Co to za mijanka w ogóle była z tym cookie? Bo to, żeby pójść do przycisku. No nie, dało się, nie dało się. A cookie czeka. Cookie czeka. Czeka przy przycisku. Kto będzie zdolny przyjść do przycisku? O, zgłosili ciało. Cookie ciachnął Sadowskiego. No to jest Lil Cookie, no mnie zabił poprzedniej rundzie. Nie, w tym momencie to tym bardziej nie mogę być ja, bo Patma z Sadowskim stali cały czas w adminie w tej rundzie. Ale jak to nie mogłeś być ty, jak... Światło. Jak ja wiem, że ty jesteś impostorem, Patmas mówi, że jesteś impostorem. Bo Patmas jest impostorem, dlatego mówi, że ja jestem impostorem. Patmas jest glitchem, chłopie. Zabiłeś mnie. Patmas jest albo glitchem, albo morflingiem. Bartosz? Bartosz? Nie no, ogólnie to się coś zbugowało, Lewis, bo nie mogłem ale Kuki, co to była za walka o to, żebym w tym przycisku nie pobiegł jako kapu? Ale tam się coś zbugowało, Lewus się powinien wskrzesić. No właśnie, jak Lewus się wskrzesił? Bo to, właśnie, też się zdziwiłem. Tu użyłeś tego Time Lorda chyba 10 albo 15 sekund po killu i on się wskrzesił, stary, ja się tak zdziwiłem na głosowaniu. Ta. Moi drodzy, chciałem wam opowiedzieć historię mojej nieustannej kombinacji. Bądź ja arsonistą z Robertem Kotwicą. Byłem super szybki. Mówię widzom, o, arsonista, mam nadzieję, że super długa będzie pierwsza runda, może zdałstę 5 osób w pierwszej rundzie. Biegnę w lewo, fejkować taska, podbiega jakaś szmata, Lil Cookie mnie zabija.